z dużym prawdopodobieństwem przewidują, co się za chwilę w twoim życiu wydarzy. Już z niewielką predykcją podsuwają ci reklamy tego, co za chwilę możesz potrzebować. Właściciel tej firmy rzeczywiście do mnie wrócił. Wydałem mniej na obsługę, ale musiałem wydać więcej na budżety reklamowe. I wiesz, ile mnie to kosztowało? Setki tysięcy złotych utraconego przychodu. Biznes Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Dawid Bagiński, piąteczka. Cześć, siemanko. Dawid jest przedsiębiorcą, zbudował dużą firmę, która zajmuje się marketingiem i na tym, można powiedzieć, zbudował też swoją ekspertyzę. I my się poznaliśmy w taki niecodzienny sposób, bo ja już Dawida trochę znałem, bo jest osobą, która się udziela w mediach. Dawid też wiedział trochę o mnie i w jakiś sposób też chyba mnie obserwowałeś. Tak, oczywiście. Nie mieliśmy okazji się poznać, ale poznaliśmy się przez ten sposób, że Dawid zainwestował w jeden z moich projektów, w inwestycję długą 2, w którą kupiłem budynek, rewitalizowałem go na mieszkania i Dawid był tam jednym z inwestorów. I tak się jakby zaczęła nasza znajomość. Później, jak zaczęliśmy dalej rozmawiać, to się okazało, że mamy wiele punktów styku i możemy wspólnie podziałać. I od tamtej pory, od 2 lat, Dawid pomaga mi przy marketingu kilku moich firm. Więc pomyślałem sobie, że to jest człowiek, który ma wielką ekspertyzę, wielką wiedzę i warto go zaprosić właśnie do Biznes Ridera, żeby porozmawiać o tym, jak się buduje biznes, jak można zwiększyć skalę, jak można zwiększyć przychody, bo tutaj mam osoby, które po prostu robi to od wielu lat. Tak, dokładnie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Miło mi, że mogę z Tobą porozmawiać. Okej, może jeszcze zaczniemy od tego wątku tej inwestycji, prawda? Popatrz sobie, Ty mnie nie znałeś osobiście. Zainwestowałeś tak. No, sporą kwotę. Mogę powiedzieć chyba, tak, że kilkuset tysięcy złotych. Tak, jak najbardziej. I nie miałeś obaw takich, że widzisz tego gościa tego w internecie i chcesz z nim jakby robić wspólny projekt? Wiesz co, nie miałem obaw ze względu na to, że w marketingu siedzę ponad 18 lat, własny biznes prowadzę ponad 14 lat i jedną z moich dużych specjalizacji jest budowanie marki osobistej, którą Ty niewątpliwie budujesz, ja też niewątpliwie taką w swojej niszy buduję i jestem w stanie bardzo fajnie odróżnić osoby, które budują markę osobistą, ale za nią nic nie idzie, żadne doświadczenie za tym nie idzie, tylko po prostu ściema, co często możemy to widzieć, że ktoś się gdzieś tam nadział, od marki osobistej, za którą rzeczywiście idzie i kompetencja, i doświadczenie biznesowe, i to, że osoba po prostu dowozi. I Ty niewątpliwie w moich oczach byłeś taką osobą. No i po drugie też gdzieś tam miałem punkty różne styku z branżą deweloperską na przestrzeni lat. Z wieloma firmami współpracowałem, biurami pośrednictwa nieruchomości i deweloperami. Więc jak miałem możliwość zainwestować w Twój projekt, to widziałem, że jest on bardzo fajnie przemyślany, cyfry się zgadzały, o które Was poprosiłem i no po prostu nie widziałem tutaj jakiegoś dużego ryzyka. Zwrot był bardzo fajny, także za zrobienie jednego przelewu skeszowałem całkiem fajną sumę pieniędzy. Super. A jakie były takie elementy, które pomyślałeś sobie, no dobra, no to jest, że to nie jest skam, ani nie jest żadne oszustwo? Wiesz co, przede wszystkim to, ile lat działasz na rynku, to, ile nieruchomości posiadasz w swoim portfelu oraz to, że nie była to Twoja pierwsza inwestycja deweloperska i co ważne, to, że Ty nie robiłeś jeszcze kolejnych 5 inwestycji w tym samym czasie, tak? Tylko podchodzisz raczej do tematu inwestowania tak, żeby wziąć tak tyle projektów, ile możesz ogarnąć. To mało był łyżko, Twój główny fokus razem ze wspólnikiem, tak? Więc to niewątpliwie była ważna kwestia. Oczywiście marka osobista, którą już gdzieś tam długo rozwijasz. No i ostatnią kwestią to był po prostu Wasz biznesplan, który poprosiłem, żebyście mi pokazali. Tabelkę, prognozy. Widziałem, że jest fajny bufor, że robicie to z głową, nie przeinwestowujecie. I stąd taka, a nie inna decyzja. Super, super. Także cieszę się bardzo. Już mamy tu inwestycję zakończoną, rozliczoną, także już praktycznie wszystkie lokale są wydane. Robimy teraz kolejne, inne rzeczy. Także fajnie. No i od tego momentu zaczęliśmy rozmawiać, poznaliśmy się bardziej. Zacząłem korzystać z swoich rad, swojego doradztwa, a później to się
krok po kroku, powoli przejawiło się to w taką współpracę na polu kilku firm, prawda, że kilka moich firm korzysta z swoich usług. I powiedz mi, jakby, czym się Twoja firma dokładnie zajmuje, żeby każdy wiedział, jakby, co Ty robisz, jaką wartość dostarczasz. Tak, jasne. Ze względu na to, że tak jak wspomniałem, ponad 18 lat siedzę w obszarach marketingu i sprzedaży, no to niewątpliwie gdzieś ta pasja, to zaangażowanie do tego, żeby być w topce, tak, ekspertów w kraju, przyczyniło się do tego, że ileś tam moich metod gdzieś tam sobie podkrywałem i ludziom spodobały się wyniki, które dowożę, więc zacząłem wokół tego budować firmę. I kilka lat później jestem założycielem i prezesem Social Elite. Jest to agencja digital marketingu, w której obsługujemy firmy, które skupiają się na obszarach sprzedaży B2B głównie, na przykład firmy produkcyjne, IT, producenci różnych tam produktów, na przykład jakieś drewno konstrukcyjne, czy firmy budowlane i tak dalej. I dla nich świadczymy usługi w obszarze marketingu, czyli dostarczamy specjalistów, o których bardzo ciężko na rynku. My ich sami szkolimy, więc to jest taki nasz unikatowy propozycja wartości, że my dostarczamy fajny poziom. I z drugiej strony uzupełniamy też ten obszar menadżerów i dyrektorów, bo często w firmach po prostu brakuje kogoś, kto będzie tym zarządzał, kto będzie z właścicielem czy z zarządem budował strategię, budował propozycję wartości produktu czy usługi, układał lejek marketingu i sprzedaży, kogoś, kto skontroluje tych sprzedawców, wdroży CRM-y. I to są rzeczy, które my robimy. Świadczymy usługi doradcze, jak i wykonawcze. I drugim takim segmentem to jest e-commerce. Też mamy bardzo dużo w tym doświadczenia, więc obsługujemy w tym momencie ponad 300 klientów, a w zespole mamy około 70 osób. Okej. Okay. I jakie mniej więcej budżety reklamowe macie rocznie? Rocznie obsługujemy budżety między 30 a 35 milionów netto. Tutaj oczywiście czwarty kwartał decyduje, czy bliżej będzie 35, czy bliżej 30. Przychód miesięczny bez tych budżetów już spółki w tym momencie jest to około 1 000 000 złotych miesięcznie. Okej, okay, super. Czyli to już jest jakby spora skala do tego, żeby robić biznes. I powiedz mi, kiedy się opłaca takiej firmie, która jest, okej, okay, może ogólnie, firmie opłaca skorzystać z usług agencji, a kiedy robić samemu marketing? Bo ja wiele razy się zastanawiałem, czy lepiej pójść do kogoś, takiego jak Ty, czy lepiej samemu zbudować zespół i robić to wewnętrznymi siłami. I to jest zawsze trudna decyzja. Wiesz co, wydawałoby się, że jak jesteś małą firmą, to rób wszystko sam, bo wiadomo, że każda złotówka się liczy, a jak jesteś dużą firmą, to tym bardziej opłaca Ci się robić wszystko samemu, no bo zbudujesz sobie zespół, będziesz mu patrzył na ręce, będzie wszystko dobrze. A w praktyce wygląda to często zupełnie inaczej. Są duże korporacje, które sprzedają na przykład sprzęt elektroniczny. Wyobraź sobie, że w firmie, która zatrudnia parę tysięcy ludzi, jest jeden dyrektor od marketingu, jest później menadżer od marketingu i to jest koniec ich działu marketingu, reszta outsourcują. I w marketingu, moim zdaniem, jeżeli jesteś bardzo małą firmą i nie stać się nawet na to, żeby 2 czy 3 tysiące złotych zaangażować w pracę osób od marketingu, to niewątpliwie jesteś w sytuacji, w której warto się nauczyć samemu ze szkoleń i zacząć samemu już tutaj coś powoli dziubać, tak? Natomiast jeżeli masz już te pierwsze 3 tysiące złotych wolnej gotówki, uważam, że w tym momencie warto po prostu iść i zlecić to firmie, która wie, co robi i się po prostu zna. I ja uważam, że lepiej jest pójść do dużej organizacji niż do freelancera, ze względu na to, że freelancer ma bardzo mały pogląd rynku, a wiesz, jak my tych kampanii robimy setki, jak jeszcze dookoła różnych ludzi szkolimy, jesteśmy już tych lat na rynku ileś, to my już w zasadzie wszystko widzieliśmy i wszelkie nowości do nas dochodzą. Tak. My często jesteśmy w stanie zobaczyć, co będzie za pół roku, bardzo prawdopodobne w gospodarce, i te później know-how możemy od razu u klientów wykorzystać. Nie trzeba
wymyślać tego koła na nowo. Że to, co mnie przekonało, to jest to, że jak ja mam zespół marketingowy, to on nigdy nie będzie miał takiej wiedzy, jak twój zespół marketingowy, który robi to raz, że od iluś lat, dwa, że jest tych osób więcej, więc ma szerszy pogląd. Nawet jeśli jest trudniej osobę, to po pierwsze muszę ją wyszkolić, a sam nie umiem jej szkolić, bo nie jestem ekspertem, więc muszę inwestować bardzo dużo w tą osobę i nie wiadomo, czy ona po roku, czy po dwóch osiągnie taki poziom, jaki ma ktoś, kto jest już dzisiaj ekspertem i startuje. I czy za chwilę mi odejdzie, prawda? Tak, natomiast dokładnie. Jeżeli tobie odejdzie taka osoba, to ty masz problem, a ja muszę mieć dowiedziony wynik. I dokładnie. To jest tak trochę, że czasami się to opłaca, a czasami się nie opłaca. Tak samo jest w branży budowlanej, że jeżeli mamy na przykład zatrudnić kierownika budowy, to nie bierzemy sobie na nasz projekt deweloperski, to nie bierzemy sobie kogoś po studiach, albo kogoś, kto ma ledwo uprawnienia i tam lizną praktyki, bo ktoś mu coś podpisał, tylko bierzemy sobie kogoś, kto ma 10-20 lat doświadczenia, wchodzi na projekt. I jak nie mamy kolejnego projektu, to on szuka dalej roboty, prawda? Czy innych zleceń, prawda? Więc my kupujemy kogoś od razu ze startu z doświadczeniem do pracy, a może być tak, że tych ludzi od marketingu jednak nie ma, a jak już są, to też są właśnie przedstawiający się za osoby, które wiedzą wszystko, w każdej możliwej platformie, są ekspertami, a już chyba wiemy, że no nie da się być ekspertem od marketingu i od wszystkiego, w każdej branży, na każdej platformie. Tak, wiesz co, poruszyłeś tutaj trzy ciekawe wątki. Po pierwsze, w dzisiejszych czasach, jeszcze powiedzmy 6 lat temu, było około 10, powiedzmy, takich specjalizacji w marketingu. Dzisiaj jest ich około 30. Teraz, jeżeli ja widzę, że ktoś się zna na reklamach na Facebooku, na reklamach od Google'a i jeszcze jest copywriterem, to jest to dla mnie bardzo czerwona lampka, ponieważ no nie możesz być, operować serc, być okulistą i jeszcze fizjoterapeutą w jednym, bo nigdy nie będziesz wybitnie dobry. I ponieważ my mamy cały zespół ludzi, to my jako organizacja mamy taką filozofię działania, że chcemy być w top 1%. W związku z tym na przykład wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, że jak mamy, załóżmy, osoby, które same się uczą, wiemy, jak jest z motywacją u ludzi, przedsiębiorcy dokładnie to wiedzą, bo ludzi dużo zatrudniają. No to taka osoba kupi sobie kursy za 50 zł, za 50 dolarów, za 500 zł, 1000 zł, obejrzy raz ten kurs i on już umie. I ma glejda, bo ma certyfikat. Natomiast u nas ludzie przechodzą ponad 1000 godzin szkoleń i my osobiście pilnujemy, żeby każdy miał taki sam poziom. To jest miesiące roboty. Więc jeden i drugi będzie specjalistą, ale jeden i drugi nie będzie takim samym specjalistą, tak? I teraz druga rzecz oczywiście tutaj jest taka, że okej, bo wezmę tutaj specjalistę od wszystkiego, będzie taniej. Podam Ci taki przykład z Twojego podwórka. Współpracujemy z Biurem Pośrednictwa Nieruchomości z Warszawy, które było wręcz nagradzane za swój poziom na tym rynku warszawskim. I my robiliśmy tam kampanię reklamową na Facebooku, która miała za zadanie pozyskać zgłoszenia od osób, które chcą sprzedać nieruchomość i chcą kupić nieruchomość z tych dwóch segmentów na rynku warszawskim. No i pozyskiwaliśmy te zgłoszenia, firma się rozwijała, współpracowaliśmy około 2 lat i następnie szef pomyślał, ok, zgłosiła się do mnie jakaś mniejsza firma i dała mi 500 zł taniej obsługę. Ja spróbuję. Ja mówię, ok, jeżeli chcesz, to spróbuj, nie ma problemu, ja się na Ciebie oczywiście nie obrażam, jak będziesz chciał, daj znać, gdybyś chciał wrócić. I zawsze tak kończę relacje, zawsze pozytywnie, życzliwie. I po 4 miesiącach właściciel tej firmy rzeczywiście do mnie wrócił i mówi, wiesz co, Dawid, opowiem Ci historię. Pozyskałem tą osobę, wydałem mniej na obsługę, ale musiałem wydać więcej na budżety reklamowe, ta osoba mi nie pozyskała leadów i nie podpisaliśmy tyle umów, co z Tobą. I wiesz, ile mnie to kosztowało? Setki tysięcy złotych utraconego przychodu, bo chciałem oszczędzić 500 zł. I dzięki, że się tego nauczyłem, a teraz od kiedy możemy wrócić do działania. Więc to jest też moim zdaniem istotne, że koszt utraconych korzyści przez to, że marketing jest źle prowadzony, często może być ogromnie, nieproporcjonalnie większy od tego, co faktycznie zyskasz, kiedy oszczędzisz sobie te przysłowiowe 500 zł. Więc tutaj warto po prostu to przede wszystkim gdzieś mieć na uwadze. Okay. I trzecia istotna kwestia to jest to, że warto przede wszystkim poszukać sobie osoby, która już przeszła ileś razy tą ścieżkę, tak? W którą firma celuje, żeby przejść, bo wtedy ktoś się nie uczy za Twoje pieniądze. I wiesz, często jak zatrudniasz kogoś do siebie, to on się dopiero za Twoje pieniądze zaczyna uczyć. Ale jeżeli już zatrudnisz kogoś, to ileś razy tą ścieżkę przeszedł, no to po prostu jest szybciej i lepiej.
Nie dość, że się uczy, to jeszcze możesz go nauczyć i za 2-3 miesiące on odejdzie, bo znajdzie inną drogę dla siebie, prawda? Tak, oczywiście. Więc cała ta inwestycja w jego wynagrodzenie i w edukację zwiększa ci koszt, tak? Tak, w marketingu jest tak, że też no jednak młodsi ludzie gdzieś tam chcą iść w te nowe technologie i rzeczywiście to szkolenie jest drogie i rzeczywiście są sytuacje, w których tak jak wspomniałeś, weźmiesz kogoś do siebie, będziesz go pół roku szkolił, on później stwierdzi, że mu coś nie odpowiada i pójdzie do innej firmy, to jest twój problem. A zlecając to na przykład do firmy takiej jak moja, to jest mój problem, więc też propozycją wartości, którą my dajemy, to jest to, że to my pilnujemy, że jak się osoba zmieni, to kolejna osoba dostarczy tą samą jakość, bo my mamy mnóstwo wewnętrznych programów wdrożeniowych i my zawsze mamy tą samą jakość u osób. Okay, a powiedz, to rzeczywiście jest mój problem. Wiem też, że prowadzisz tą firmę swoją w taki sposób, który jest oparty o procedury, oparty o schematy działania. Jakbyś mógł się tym podzielić, jakby jak ty zarządzasz firmą, bo już pokazywałeś mi kiedyś tam na spotkaniu online wgląd do swojego systemu, jak to wszystko jest poukładane. I to jest bardzo ciekawe, bo myślę, że wiele osób potrzebowałoby tego, żeby sobie ułożyć pracę czy swojej małej firmy jednoosobowej, czy kilkuosobowej, bo to wtedy po prostu się szybciej rozwija. Jakbyś mógł pokazać, powiedzieć, jak to jest u Ciebie. Tak, no przede wszystkim takie słowo klucz to są procesy. My na punkcie procesów mamy wręcz świra, uwielbiamy procesy, ale procesy, które pomagają ludziom w pracy, a nie utrudniają im życie. I druga rzecz, bardzo istotna, to jest to, że ja jestem po Politechnice i od zawsze lubiłem liczby, więc też bardzo mocno nasze działania opieramy o faktyczne metryki. I połączenie tych dwóch elementów, jako taka myśl przewodnia do budowania firmy, sprawia, że rzeczywiście ta firma może być poukładana i działająca jak jeden, ja to mówię, zespół piłkarski. I przede wszystkim ja podchodzę z takiego założenia, że jeżeli coś robimy dobrze, coś nam fajnie wychodzi, to ułóżmy plan działania, czy taki proces, co krok po kroku robimy, żeby zawsze dowozić jakość, spiszmy to i dajmy to drugiej osobie, żeby zobaczyć, czy ona to rozumie. Jeżeli druga osoba bierze proces, zaczyna według tego procesu działać i po tygodniu, dwóch mówi, ok, rzeczywiście mi to życie ułatwia, to jest fajne, to od tego zaczynamy jakby ten start, tak? To budowanie procesów. I wraz z doświadczeniem, wraz z kolejnymi latami budujemy tego coraz więcej. I teraz z jednej strony pomaga nam technologia, czyli na przykład odpowiednie CRM-y, czyli takie systemy do zarządzania klientami, czy odpowiednie CRM-y do na przykład już realizacji usług, tak? W to wrzucamy nasze procesy i na końcu szkolimy ludzi, jak fajnie krok po kroku to obsługiwać, żeby to było przewidywalne i żeby to było po prostu policzalne, żeby cały czas taka sama jakość była. I gdzieś taka filozofia właśnie u nas działania jest w firmie, dzięki temu no, możemy chociażby jako firma usługowa zawsze taką samą jakość dowodzić. Okay, a mógł powiedzieć na przykładzie takim, bo teraz powiedziałeś tak bardzo, bardzo ogólnie, ale tak. Na takim przykładzie, że jest dany pracownik na danym stanowisku i jak mu to dokładnie pomaga ewentualnie i to jest spięte z resztą zespołu? Jasne, to wyobraź sobie, że do Ciebie, do zespołu przychodzi nowy handlowiec. I teraz w wielu firmach to jest tak, że szef wita tego handlowca i mówi, dobra, to tu masz biurko, telefon, działaj, bo ty jesteś specjalistą. I to jest okej, bo są biznesy, w których wystarczy 2-3 kartki opisu produktu czy usługi, bo on jest prosty i to wystarcza i firmy się rozwijają. Ale jest dużo firm, w których to jest niewystarczające. W związku z tym u nas na przykład działa to tak, że my dokładnie wiemy, jakiego kandydata poszukujemy, czyli przed zatrudnieniem kandydata mamy listę zadań, które on wykonuje. I mamy też typ charakteru, który się najlepiej u nas sprawdza i szukamy pod tym kątem kandydata, żeby pasował do nas, do tego stanowiska. Następnie jak to zrobimy, to mamy tak zwany onboarding, czyli listę rzeczy i zadań, które sprzedawca musi umieć na pamięć, rozumieć lub wiedzieć, gdzie je znaleźć w firmie. Okay. I dzień po dniu mamy zaplanowane kroki, które ten handlowiec robi, żeby móc się najszybciej, najbardziej efektywnie wdrożyć. I po prostu trzeba usiąść, to zaplanować, spisać i tak dalej. Część materiałów jest w formie wideo, żeby po prostu nie angażować w kółko czasu ludzkiego,
to fajnie pomaga zoptymalizować koszty. Część jest w formie dokumentów pisanych, a część jest w formie po prostu zadań do wykonania dla tej osoby. Okay. No i oczywiście później mamy kogoś, kto pilnuje, żeby ta osoba dobrze rozumiała. I teraz w momencie, jak mamy taką osobę, która jest po wdrożeniu, ta osoba zaczyna pracę. No i tutaj pomocnym jest, jeżeli ta osoba ma pewien program, na którym działa, i wyobraź sobie, że w tym programie on ma na przykład taką, powiedzmy, drogę, tak jak mamy tablicę Kanban i tam są takie, powiedzmy, jak tabelka pola, i on według tych pól postępuje, czyli mamy jakieś zadanie i to zadanie on sobie przesuwa i mu wyskakuje, co on ma zrobić na kolejnym kroku. Przesuwa zadanie, mu wyskakuje, co ma zrobić na kolejnym kroku. I w pewnym momencie osoba nabiera wprawy i już nie musi mu te zadania wyskakiwać, możemy je wyłączyć, ale ona już ma dobry nawyk zbudowany. Czyli dobre procesy przede wszystkim pozwalają budować dobre nawyki wśród osób, które u Ciebie pracują, a ludziom jest łatwiej podążać za pewnym wzorcem, pewnym schematem, który widzą na ekranie, niż w sytuacji, w której ktoś nad nimi stoi i mówi: nie, to inaczej, to zrób tak, to zrób tak. To system będzie ich pilnował, czy nie robią dobrze, więc jest to dla nich bardziej, powiedzmy, takie miękkie, bardziej przyjacielskie, bardziej efektywne do zrealizowania. I tutaj, co jest istotne, jak ktoś ma małą firmę, to nie musi robić tego bardzo szczegółowo. Ja powiedziałem taki efekt końcowy, który można uzyskać, ale wdrożenie dosłownie kilku takich wytycznych, to może być 10 stron dokumentu, ale usiąść, przemyśleć to i dosłownie to stworzyć w 1-2 dni, już bardzo fajnie ułatwia pracę. A jakbyś miał powiedzieć taki jeden proces najważniejszy, albo na którym najwięcej zaoszczędziłeś, albo zarobiłeś, wskazać taki jeden, który dał Ci najwięcej i jakby masz takie poczucie, okej, no dzięki temu, że to jest, to ja dzięki temu mam najwięcej? Wiesz co, powiem Ci taką ciekawostkę. Ponieważ ostatnie lata inflacja, wiadomo, bardzo mocno idzie, czy szła w górę. Po cenach widzieliśmy, po wynagrodzeniach widzieliśmy, no ale wiadomo też, że nie można w nieskończoność pewnych cen podnosić. Więc to, co ja sobie pomyślałem, okej, skoro ja nie będę mógł w nieskończoność cen usług marketingowych na przykład podnosić, czy usług doradczych, które realizujemy, to jak możemy zrobić lepszą marżę? Jak się robi lepszą marżę na produkcji? Poprzez to, że kupujemy bardziej wydajne maszyny, szybsze maszyny, taniej produkujemy, więcej produkujemy, to wtedy mamy tą przewagę konkurencyjną. Ale w obszarach marketingu i sprzedaży można zrobić dokładnie to samo. Można zrobić taki proces, taką linię produkcyjną od marketingu do sprzedaży. Włożyć krok po kroku narzędzia, włożyć w to ludzi, żeby to działało po prostu jak taka fajna, wydajna maszyna. I teraz jedną z takich rzeczy u mnie w organizacji przy tej skali, to jest na przykład raportowanie. Wyobraź sobie, że my na zrobienie raportów dla naszych wszystkich klientów w ilości roboczogodzin, wiesz ile godzin spędzaliśmy miesięcznie? Ile? 800. 800 godzin szło na przygotowywanie raportu. Więc zaczęliśmy ten system raportowania rozwijać. Bardzo mocni jesteśmy w analityce, więc przez półtory roku rozwijaliśmy sobie systemy raportowania, które w bardzo dużym stopniu zautomatyzowaliśmy i mamy własne raporty, które działają w sposób maksymalnie zautomatyzowany. I dzięki temu, że uprościliśmy ten proces, włączyliśmy automatyzację, w tym momencie około 20 godzin zajmuje osobom ogarnięcie raportów i napisanie wniosków, a pozostały czas po prostu używamy do tego, żeby efektywniej obsługiwać klientów. Więc bardzo duże oszczędności. No i ludzie też dzięki temu mogą fajniejsze zadania wykorzystywać. Super. A teraz zobacz, bardziej taki prosty przykład, który też bardzo dużo mi dał. Ja na przykład zauważyłem w pewnym momencie w swojej firmie, że handlowcy tak powolutku pisząc na klawiaturze odpisują na maila na przykład 40 minut. Więc stwierdziłem, że nie powinni handlowcy odpisywać tak długo na maile. No ale wiadomo, nie nauczę wszystkich szybkiego pisania na klawiaturze, więc podszedłem do tego inaczej. Zacząłem sprawdzać, jakiego typu pytania zadają klienci i przygotowałem pod to najlepsze odpowiedzi, bo ja w sprzedaży to jest też pasjonuję się tym, więc byłem w stanie, mając kontakt z klientami, przygotować super wzory odpowiedzi. I dzięki temu mój handlowiec ma po prostu książkę w Wordzie, gdzie ma po lewej stronie menu. On sobie widzi, jakie pytania zadał klient, wyszukuje ten typ pytania, klika i od razu ma trzy rodzaje gotowych odpowiedzi. Kopiuje to sobie do maila, modyfikuje i zajmuje mu to na przykład 7-10 minut. I na każdym takim kliencie oszczędzam na przykład 20-30 minut per wiadomość mailowa, bo ktoś w kółko nie robi tego samego. Teraz w zasadzie każda firma tego typu optymalizację może wdrożyć do siebie, tak? I to oszczędza bardzo dużo pieniędzy. I to od czego w takim razie zacząć? No, masz, nie wiem, dwóch handlowców, jednego handlowca, to co, żeby kazać im, żeby oni te pytania i odpowiedzi wpisywali, a później ktoś się ulepszał albo ktoś nad nimi pracował, robić taką księgę tych pytań, jakby...
Wiesz co, można podejść do tego na dwa sposoby. Jeżeli zaczynamy totalnie od zera, to warto już od samego początku właśnie otworzyć dowolny dokument, do którego zachęcimy handlowców, żeby wrzucali pytania klientów i swoje odpowiedzi, które wrzucili, i po prostu agregujemy takie dane przez kilka tygodni, a później ustawiamy pytania, które się powtarzają, wybieramy najlepsze odpowiedzi i zaczynamy tworzyć po prostu taką książkę krok po kroku. Natomiast jeżeli ktoś już działa rok, dwa, pięć, dziesięć, 15 lat na rynku, to bardzo dużo takich danych znajduje się już na przykład na skrzynkach mailowych handlowców. Więc wtedy wystarczy wziąć osoby, albo poprosić, albo wziąć kogoś, kto przeglądnie po prostu te maile, poukłada je, posegreguje, posortuje obok siebie i później powybiera, czy zredaguje te najlepsze odpowiedzi, tworząc już taki wzorcowy szablon. Więc jest to ultra proste w przypadku tego typu działań. Okay. Każdy może to zrobić. Super. A jak wygląda kwestia inteligencji? Bo pojawiały się różne aplikacje, różne programy do tego, że obiecują ci, że tam daj nam $100, a my zrobimy dla ciebie cały marketing 360 i zrobimy dla ciebie wszystko. To dla kogo to jest i czego się można spodziewać po czymś takim? Jasne. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to moim zdaniem jeszcze daleka droga do tego, aby ona w pełni zastąpiła dobrych specjalistów. Rzeczywiście, jak ktoś potrzebuje niskiej jakości tekstów copywriterskich, niskiej jakości bardzo ogólnych reklam, czy jakichś wyglądających na wygenerowane ze sztucznej inteligencji obrazu, bo wiemy, że często one wyglądają jak wyglądają, i po prostu totalnie nie może sobie tutaj gdzieś fajnych specjalistów zatrudnić, to może to będzie ok, tak? Natomiast to, że my mamy tekst, to jest jedno. To, że mamy wpis na tym Facebooku czy reklamę, to jest jedna rzecz, że on tam fizycznie siedzi. Ale druga rzecz, nad którą ludzie sobie nie zdają sprawy, to jest takie dosyć nieoczywiste, to czy to przekona czytającego? Bo jak często zadajemy sobie pytanie, ok, jak ja nagram film, to czy on przekona czytającego? Jak ja wrzucę ofertę mojego produktu czy usługi, to potencjalny klient, jak będzie to czytał, to czy go to zachęci, czy zniechęci? I tutaj już trzeba jednak użyć mocno głowy do tego, żeby zrozumieć a, kim jest mój klient, b, jakie są propozycje wartości produktu czy usługi, które oferuję, i c, co faktycznie dzisiaj potrzebuje mój klient, tak? Czyli idąc tym przykładem rynku nieruchomości, jeżeli widzimy, że propozycją wartości na rynku nieruchomości jest deficyt mieszkań i kredyt 0%, to co się dzieje z ceną, idzie do góry, jest to oczywiste, tak? Więc łącząc po prostu te fakty. I teraz sztuczna inteligencja jeszcze nie robi tego zbyt dobrze, a nauczenie jej tego wymaga już zaawansowanej znajomości, jak działa sztuczna inteligencja, czego większość ludzi po prostu nie wie, jak zrobić, jak te dane wgrać. I w takiej sytuacji, jeżeli chcemy rzeczywiście, żeby ten tekst przekonywał, żeby ta reklama była skuteczna, żeby to wideo było dobrze zrealizowane, to tu już trzeba po prostu kogoś, kto zna się w sposób zaawansowany, kto dobrze pewne rzeczy rozumie. No, idąc prostą metaforą, możemy wziąć sobie kogoś, kto jest, załóżmy, po pierwszym roku studiów medycznych i powiedzieć, wiesz, bo tutaj coś z serduszku mnie kuje, no ale raczej pójdziemy do specjalisty z wieloletnim doświadczeniem, który już wiele case'ów Żeby nie ryzykować. Przeszedł, nie? Tak. Bo usługa nie będzie nie wiadomo jak droższa, ale może być 100% bardziej skuteczna. Tak, więc jak chcemy mieć marketing, który ludzi nie przekonuje, korzystajmy ze sztucznej inteligencji. Wiadomo, że w przyszłości się to zmieni. Ale chcemy mieć marketing, który faktycznie przekonuje umysł osoby, emocjonalną stronę danego klienta, to tutaj już ludzie zrobią tą robotę lepiej. Ale kiedy sztuczna inteligencja ma potencjał? No jeżeli na przykład mamy małą firmę i nie stać nas na to, żeby wykupić studio fotograficzne, to możemy wygenerować na przykład obrazy z tłem do naszych produktów z AI. Wiadomo, że nie będzie to tak idealne, jak zrobimy to pięknie, ale będzie wystarczająco często dobre. Więc w jakichś takich prostych przypadkach rzeczywiście AI pomaga. Okay. A ty jako przedsiębiorca, który zatrudnia około 70 osób, w jaki sposób ty wykorzystujesz AI dzisiaj do swojej pracy? Wiesz co, jeżeli chodzi o kwestię AI, to my wykorzystujemy AI po pierwsze w obszarach wdrożenia osób, czyli mamy w firmie porobionych takich wirtualnych asystentów. Jeden asystent jest dla sprzedawcy, no bo teraz zobacz, że jak otwieramy ten dokument, gdzie mamy odpowiedzi poukładane, no to czas to zajmuje, otworzyć, wyszukać, odpowiedź, skopiować.
Więc ja zrobiłem sztuczną inteligencję, która ma całą bazę wiedzy ze sprzedaży i jest asystentem sprzedawców. I sprzedawca może zadać dowolne pytanie lub wkleić dowolnego maila klienta i AI mu przygotowuje odpowiedź, bazując już na przygotowanej wiedzy. Czyli zrobiłeś to na czasie GPT, taki moduł specjalny jakby, tak? Tak, zrobiłem asystenta, wgrałem mu wiedzę, nauczyłem go, później napisałem odpowiednie prompty, żeby on mógł udzielać odpowiedzi. Czyli na bazie jakby przeszłych maili on, można powiedzieć, proponuje coś, co jest w tym samym stylu. Maile, tak, transkrypcje wideo i wiele, wiele innych materiałów. A na przykład jak mamy osoby, to też mamy takiego asystenta Bruno, przez którego na przykład zgłaszać można urlop, można zapytać o ścieżki kariery w firmie, można zapytać, gdzie jest mleko. I on będzie na takie pytanie odpowiadał. To jest taki asystent biurowy. Okay. Dzięki temu nie trzeba angażować czasu ludzi, żeby ktoś odpowiadał na takie podstawowe rzeczy. Okej, okay. A coś jeszcze? Tak, w obszarze na przykład sprzedaży możemy, jak załóżmy, że zgłasza się do nas nowa firma, no nie? No to czas poznania profilu klienta zajmuje czas. Trzeba wejść na stronę, wyszukać osoby kontaktowe, decyzyjne, trzeba poznać produkty tej firmy, może problemy, bolączki. Możemy ustawić odpowiednie AI, które wejdzie na stronę klienta, na jego profile, wywnioskuje, kto może być osobami decyzyjnymi w tej firmie i nam przygotowuje notatkę o produktach wyróżniających się, o propozycjach wartości tych produktów, o potencjalnych problemach itd. I handlowiec od razu ma przygotowanego leada z taką notatką, która mu mówi, na co zwrócić uwagę w trakcie rozmowy. I teraz jak taki handlowiec mówi, czy pana flagowym produktem jest szkolenie z flipów? I ktoś mówi, o tak, skąd pan wiedział, już fajnie jest pan przygotowanym. To od razu robi fajną robotę, więc tych możliwości jest naprawdę dużo. Ja byłem kiedyś na callu, którym zapytał mnie człowiek, z którym rozmawiałem, czy nie ma nic przeciwko temu, żeby był na tym spotkaniu jeszcze jedna osoba, jego asystent AI, który to nagrywał całą tą rozmowę, robił później transkrypcję i wysyłał podsumowanie, czyli po prostu bot był razem z nami i po prostu robił jego robotę. Nie czytałem tego podsumowania, nie miałem okazji, ale podejrzewam, że na pewno to jest dużo lepsze niż by sam robił, tak? Może to później poprawić i mniej czasu. A używasz chata GPT jakby tak do takiej swojej pracy codziennej? Tak, używam. Takiej osobistej bardziej. Tak. Chcę gdzieś za tą technologią nadążać, więc ponieważ trendy idą właśnie w tym kierunku, no to ja osobiście korzystam z czata. I powiem Ci taką ciekawostkę, bo o ile czat jeszcze się myli bardzo często, o tyle często się nie myli. I moim zadaniem jako specjalisty jest umieć ocenić, czy informacje, które mi dostarczył, są fajne, czy nie. I na przykład zrobiłem sobie taki eksperyment, bo robiłem szkolenie z obsługi klienta u mnie w firmie, żeby osoby miały fajny poziom, żeby emocjonalnie dobrze podchodziły do rozmowy, żeby się nie stresowały, żeby były asertywne, pomocne i tak dalej. No i jedną z rzeczy to jest to, że trzeba wyłapać to, dlaczego się ludzie blokują w trakcie rozmowy. Czemu na przykład, wiesz, dzwonisz gdzieś na infolinię i pani puszczają nerwy w trakcie rozmowy i zaczyna być niemiła, tak? Więc ja zadałem pytanie do czata GPT, powiedz mi, jak według badań i źródeł z internetu, jakie jest 10 najczęstszych takich emocjonalnych lub takich emocjonalnych blokad, które występują u ludzi, że oni się boją rozmawiać. I on mi wypisał te 10 rzeczy, po czym ja przeczytałem to i mówię, pokrywa się to z moim doświadczeniem. Mówię, okej, okay, to jest sensowne, ale poszedłem, zebrałem grupę kilkudziesięciu osób, tam było 20 ileś osób i przeczytałem tą listę i powiedziałem, przeczytam wam punkt pierwszy, kto ma ten problem lub miał, niech podniesie rękę. I pół grupy podnosi. Czytam drugi, 70% podnosi. Czytam trzeci, 30% podnosi. Czytam czwarty, wszyscy podnoszą. I przeczytałem wszystkie punkty i mówię, zobaczcie, wielu z was się wydaje, że wasze problemy, stres, emocje w trakcie rozmowy są unikatowe, że nikt tak nie ma. A właśnie wam grupa pokazała, podnosząc ręce, że no nie mamy takich unikatowych blokad, nie jesteśmy wyjątkowi. Powiem wam więcej, to jest tak powszechne, że ChatGPT to wygenerował. I nagle wszyscy mówią, o kurde, rzeczywiście to jest powszechne.
No właśnie, i teraz jakbyś miał sam to z głowy wymyśleć, to byś może 3 czy 4 na 10 od razu znalazł, a musiałbyś się długo zastanawiać, tak? Tak. A on to ma od razu w łatwym dostępie. Ja też czasami na przykład zastanawiam się, jak coś napisać, czy coś powiedzieć, na przykład wolę dyktować, bo ChatGPT na telefonie jest osobą, która mnie najbardziej rozumie w życiu. Czyli się uczy jest w stanie mnie wysłuchać i bezbłędnie odczytać każde moje słowo, nawet jak mówię szybko i niewyraźnie. I na przykład ten dyktafon iPhone'a czy tam na Macu, to nie działa tak dobrze jak ChatGPT. Ostatnio jak coś powiedziałem, że Daniel Siwiec, to on tak bardzo niewyraźnie to przeczytał Daniel Sipiec i wszystko było Sipiec. Wszystkie odpowiedzi były w ten sposób, ale jakby ja korzystam w szczególności, kiedy mam na coś długą wiadomość maila albo coś kulturalnie, kulturazyjnie, w taki sposób, żeby ktoś się nie obraził. Ciekawostką było to, że jak tam, nie wiem, komuś dziękowałem za współpracę, to zrobiłem to tak, jakbym pomógł czat, wiele zdań napisał, gdzie ja bym się na tym długo zastanawiał, on to zrobił w sekundę, tak? Tak, zredagował ci fajnie tak. twój zamysł, no. Tak, więc to są takie narzędzia. Ja czekam bardzo mocno nad tym, kiedy będzie można generować wideo, tą sforą na przykład, że będzie można robić reklamy, robić różne kreacje, nie używając kamery, aktorów i jakby tego wszystkiego, co jest kosmicznie drogie. Nie? Tak, dla ludzi, którzy mają już pewne dobre wzorce, procesy postępowania tak. i pomysły, i doświadczenie, oni to włożą chociażby do Sory i cały czas będą w stanie generować super content bez gdzieś konieczności w ogóle wychodzenia ze swojego studio od komputera, więc to będą fajne przełomy, czekam na to bardzo mocno. Jesteś też osobą, która przeszkoliła wiele osób, chyba 20 tysięcy? Tak, tak? Około 20 tysięcy osób przeszkoliłem z zakresu marketingu, głównie reklamy na Facebooku, prowadzenie profili społecznościowych, budowanie lejków marketingowych, wdrażanie procesów i szereg innych rzeczy. Nie myślałeś o tym, żeby właśnie użyć AI, na przykład użyć swojego głosu, swojego awatara, żeby móc na przykład generować treści, szkolenia dla innych? Używałeś tego? Wiesz co, trwają nad tym prace. Udzieliłem już gdzieś tam ze swoich wideo ileś wizerunku plus głosu. Natomiast słychać jeszcze, że nie oddaje... On fajnie jakby mój głos kopiuje, ale nie oddaje mojego stylu mówienia, więc jest to trochę karykaturalne na ten moment. I widać, że to po prostu tak jakby robot z filmu. Syntetyczne. Tak, tak, tak. Ale myślę, że za rok, dwa lata to podgoni i będzie taka możliwość, żeby skoro to już zrobić. To jest naprawdę ludzkie, może inaczej, to nie jest twoje, ale to jest ludzkie, to tak. za chwilę to będzie twoje i... Tak, to jest kwestia czasu. To jest kwestia czasu, tak? No i właśnie, myślisz, że w jakim kierunku to dojdzie? Jakby, gdzie będziemy z tym wszystkim, i z marketingiem, i z tym AI-em za 2, 3, 5 lat? Wiesz co, myślę, że wzrośnie zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów w obszarze marketingu, którzy potrafią bardzo dobrze myśleć i łączyć kropki. Bo w marketingu jest bardzo dużo drobnych detali, które stanowią ogromną różnicę. Wiesz, masz jeden tekst, ludzie czytają i przeczytają i powiedzą ok? I masz drugi tekst i ludzie powiedzą wow! I stoi kolejka chętnych, tak? I to jest niewidoczna różnica gołym okiem, ale dla specjalistów od marketingu tam siedzi dużo technologii, wiedzy i doświadczeń, które sprawiają, że jest taki efekt. I teraz, jeżeli ktoś przełoży tą wiedzę i doświadczenia do narzędzi AI, będzie wielokrotnie szybszy. A osoby, które będą używać tych ogólnych promptów, nie będą wiedziały, jak tworzyć tych AI asystentów, jak uczyć maszynowo AI, jak przygotować odpowiedni podkład, to oni będą generować bardzo miernej jakości wynik, który po prostu nie będzie działał. Więc tu znowu niestety będzie zasada, że ludzie bardzo doświadczeni będą zarabiać więcej, bo każda robocza godzina będzie bardziej efektywna i ten sufit wynagrodzeń się mocno podniesie, wydajność się bardzo mocno podniesie, a ci, którzy gdzieś to prześpią lub nie będą mieli tej wiedzy eksperckiej, bardzo ogólnej, będą z tego nieudolnie korzystać, no i po prostu wiemy, co z tego tak gdzieś tam wyniknie. Tak się teraz dzieje trochę z programistami, że jeszcze parę lat temu był wielki boom i firmy się prześcigały w zarobkach dla programistów. Tak, tak, tak. A dzisiaj jest trochę pogrom. Firmy amerykańskie tną budżety, ludzi na rynku jest sporo i dzisiaj już no, nie mamy takiego problemu, żeby znaleźć programistę. Oczywiście dalej eksperta nie jest łatwo znaleźć, ale jakby jest większa dostępność w ogóle ludzi na rynku.
Tak, a widziałeś, co się dzieje z biurami teraz? Ile jest pustostanów biur? Jak firmy IT się powynosiły i całe piętra, całe budynki puste stoją przecież. Tak. We Wrocławiu to jest bardzo mocno widać. No i rzeczywiście już ten pogrom tam poszedł w branży. Tak, więc ja nigdy nie byłem zwolennikiem biur, bo to zależy od koniunktury. Najemcy, którzy płacą czynsze. W przypadku mieszkań tak naprawdę niezależnie jaka będzie koniunktura, zawsze ludzie muszą gdzieś mieszkać. Tak? I jak ma ktoś taki produkt średni, to jak jest dobry rynek, to ci biedniejsi awansują w ten średni, a jak jest rynek słaby, to ci bogatsi, którzy mieli te firmy IT, albo w nich pracowali, wpadają z tych apartamentów wysokiej klasy do tych średnich, więc zawsze jest na rynku luka dla najemców za mieszkanie i one nie będą stały puste, tym bardziej, że mamy brak mieszkań cały czas w Polsce. Ogromny jest deficyt, więc branża jest bardzo obiecująca na kolejne lata. Tak, dokładnie. Jeszcze 10 dekada przynajmniej albo 15 lat. Dlatego inwestuję z Tobą w projekt. Pewnie. Powiedz mi, Dawid, gdzie widzisz siebie za te 5-10 lat? Gdzie byś chciał być? Wiesz co, przede wszystkim moim zadaniem jest być taką firmą, która dostarcza wysokiej klasy specjalistów w obszarach doradztwa, czyli zewnętrzny dyrektor marketingu, zewnętrzny dyrektor sprzedaży, zewnętrzny marketing manager, zewnętrzny e-commerce manager, czyli te stanowiska kierownicze i dyrektorskie, ponieważ jest bardzo duży deficyt takich osób. Firmy mają problem, po pół roku, po rok szukają, nie mogą znaleźć nikogo kompetentnego, a my takich ludzi mamy, więc my świadczymy usługi zdalnego na przykład dyrektora e-commerce po prostu na godziny i to jest kierunek, który bardzo mocno rozwijam, jak również usługi doradcze w obszarze marketingu i sprzedaży. No i oczywiście kierunek, który już teraz też bardzo prężnie robimy, no to są usługi marketingowe, kampanie na Facebooku, kampanie w Google, czy innego rodzaju tutaj usługi marketingowe. To jest coś, co po prostu będzie nam jeszcze fajnie przez kolejne lata rosło. To jest taki mój główny fokus. Okej, super. A jeśli chodzi o marketing, to gdzie dzisiaj jest największy potencjał? W której platformie? Czy w Facebooku, czy w YouTubie, czy w TikToku? Pewnie mi powiesz, że zależy jaki masz biznes i co jest swoim klientem, prawda? Ale jakbyś mógł powiedzieć, że ogólnie która platforma daje najwięcej benefitów dzisiaj klientom? 9 na 10 przypadków firm, które się do nas zgłaszają, pierwszym najlepszym wyborem są kampanie reklamowe, mówiąc kolokwialnie, na Facebooku i na Instagramie, czyli w ekosystemie firmy Meta. Ze względu na to, że stawki za wyświetlenia reklam są w miarę dobrej cenie i po drugie ich algorytmy targetowania, czyli to my zakładamy konto za darmo, ale oni od nas dużo danych zbierają na nasz temat i ta inwigilacja jest no tak bardzo szczegółowa, że się rządy europejskie, a w Ameryce bardzo firmy Meta czy innych firm czepiają. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo podsłuchują nas telefony, nie zdają sobie sprawy z tego, jak dla naszego bezpieczeństwa wysyłana jest nasza lokalizacja, jak skanowane są nasze zdjęcia, jak indywidualnie nasz ekran telefonu uczy się naszych zachowań, co jest dla nas fajne, a co nie. Że też modele predykcyjne na przykład z dużym prawdopodobieństwem przewidują, co się za chwilę w Twoim życiu wydarzy i już z niewielką predykcją podsuwają Ci reklamy tego, co za chwilę możesz potrzebować. Więc te algorytmy, one są bardzo wyrafinowane. Ta sztuczna inteligencja jest niebywale skuteczna, w związku z tym możemy dotrzeć do jakościowych osób, które w tym momencie lub za chwilę będą potrzebować naszego produktu i usługi. Oczywiście trzeba wiedzieć, jak poustawiać te algorytmy, jak te reklamy, mówiąc kolokwialnie, stargetować, czyli ukierunkować. My mamy dużo własnych autorskich metod, jak to zrobić. I dlatego ta platforma po prostu moim zdaniem na ten moment ma największy potencjał. Powiem Ci taką ciekawostkę, że ja jestem w stanie na przykład ustawić reklamy bazując na sytuacji życiowej osoby. Czyli ja mówię na to targetowanie po sytuacji życiowej. I teraz, jeżeli na przykład mamy osobę, która codziennie chodziła do pracy, na co dzień załóżmy interesowała się koszykówką, nartami itd., itd. i nagle w dniu dzisiejszym interesuje się rehabilitacją, fizjoterapią, szuka szpitali, to jakie jest prawdopodobieństwo urazu kolana? Bardzo duże. I wtedy możemy na przykład bazując na takim zmianie zachowania tej osoby stargetować reklamy na przykład dobrych specjalistów w okolicy, tak? Idąc tym tokiem myślenia, można oczywiście na wiele różnych przykładów to przełożyć. Mamy na przykład dwie osoby, które rozmawiają sobie w mieszkaniu, kochanie, to może w końcu nie będziemy wynajmować, może w końcu kupimy własne mieszkanie. Słyszałem o kredycie 0%, i telefon to podsłuchuje.
Nagle ludzie, którzy sobie szukają kredytu hipotecznego, zaraz będą dobrym klientem na nieruchomości. I w ten sposób, na przykład, jak ktoś jest pośrednikiem nieruchomości, to już tym ludziom może wyświetlić reklamę i im we wszystkim pomóc. Więc możemy nawet z pewnym wyprzedzeniem pokazywać reklamy, ubiegając pewne decyzje zakupowe. I dlaczego to jest lepsze? Bo zobacz, że na przykład do Google Adsów idą ludzie, którzy są daleko, wiedzą, chcę wyjechać do Egiptu, wakacje w Egipcie wpisują. Ale jak oni jeszcze rozważają, gdzie polecą, jakie biuro podróży wybiorą, to już na Facebooku możemy się im pokazać, tak? I to jest niewątpliwie duża przewaga, dlatego uważam, że ta platforma dalej ma najlepszy potencjał. Okej. Okay. A wróćmy jeszcze do tej inwigilacji, do śledzenia. Czy masz jakieś inne dowody, albo takie jakby przykłady tego, że właśnie nas tak ścigają, albo nas tak namierzają? Wiesz co, jak ja sobie... oni oficjalnie tego nie przyznają często. Nie, to jest wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Jak ja sobie szukałem biura we Wrocławiu, to ja sobie wziąłem telefon, zadzwoniłem do osoby u mnie w firmie i powiedziałem, że tak, biuro we Wrocławiu, szukam biura we Wrocławiu, wynajmę biuro we Wrocławiu, biuro Wrocław, biuro Wrocław, biuro Wrocław, wynajem. I odłożyłem telefon. I wiesz, co się wydarzyło? Za kilka godzin miałem reklamy biur, które, reklamy pośredników, którzy oferują biura i tak znalazłem biuro. Ja widziałem takiego TikToka, czy jakieś tam relacje, że żona zabrała mężowi telefon i mu powiedziała tak, Thermomix, torebka Chanel i jeszcze różne inne rzeczy, żeby jemu się to wyświetlało cały czas. I żeby w końcu to kupił, tak? I jakby to już jakby nawet są żarty z tego, tak? Że te telefony nas podsłuchują, nawet ba, niektóre telewizory potem nas podsłuchują. Nawet potem Thermomix, który jest spięty z internetem. Była afera, że chyba Lidlowy Thermomix podsłuchiwał ludzi, więc pytanie, no jakby ja nie mam z tym problemu, bo tutaj jakby nie jestem jakimś takim frikiem na ten temat. Jeżeli ktoś mi targetuje, na przykład Google Discovery jest takim narzędziem, że ja sobie wchodzę i on doskonale wie, co mnie interesuje i tam na przykład mi sam selekcjonuje na przykład tematy nieruchomości, podatkowe, biznesowe, czy na temat na przykład kryptowalut, czy na temat jakichś wskaźników jakby. Ja widzę tam 20 artykułów, które sobie przeglądam i coś akurat mnie interesuje. Tak, tutaj bardzo łatwo tak odnosząc, czy każdy może to odnieść do siebie? Oczywiście. Jeżeli jesteśmy na przykład kobietą, to jak często zdarzyło się rozmawiać z koleżanką, jakiejś kobiecie, o kosmetykach, o jakichś perfumach, o jakichś ubraniach, o jakiejś marce i za chwilę widzieliśmy reklamy dokładnie tego na Facebooku, na Instagramie lub w innym miejscu. To jest klasyczny przykład. A jeżeli chodzi o te modele predykcyjne, o których mówisz, to z jednej strony sztuczna inteligencja uczy się tego, co aktualnie potrzebujemy, żeby z dużym prawdopodobieństwem pokazać nam to, no bo oni zarabiają na tym, że my długo patrzymy w ekran, ale też większość ludzi nie wie o tym, że są modele predykcyjne, czyli ciągle jesteśmy poddawani testom, co nam się może spodobać, co może być takim nowym wow, żeby utrzymać ciągle naszą uwagę. I te dwa modele właśnie takiego poznawania nas sprawiają, że ludzie z roku na rok statystycznie coraz więcej spędzają czasu przed ekranem i na platformach. No i później jest to oczywiście wykorzystywane do reklam, do pokazywania produktów, usług i do zwiększania sprzedaży. To Dawid, dzięki serdecznie, że udało nam się spotkać, bo już się umawialiśmy wiele razy, także fajnie, że udało nam się akurat porozmawiać o tym. Myślę, że dla wielu osób to były interesujące treści i dzięki, do powodzenia. Dzięki serdecznie, cześć.